której mogę powiedzieć w 100%. Ile jeszcze trudno jest powiedzieć w 100%, ale to mogę wam powiedzieć już z doświadczenia, że gdy zawierzysz Jezusowi, możesz być pewny, że nigdy cię nie zawiedzie. Gdy zawierzysz Jezusowi, możesz wiedzieć o tym, że On zawsze będzie z tobą. On cię nigdy nie odpuści. To jest dla mnie tak niesamowite, że bardzo często czujemy się zmęczeni, przygnębieni, dotknięci różnymi doświadczeniami. A Pan Jezus przychodzi i mówi, jestem z tobą. Wiecie, to miałem taką trudną sytuację jedną i rano, tak miałem wszystkiego dość, że mówię, mam dość. A jak ja już mam dość, to naprawdę ciężko. Bo ja mogę dużo znieść. I słuchajcie, i rano dostaję SMS-a. Wiecie, dostaję SMS-a takiego i zaraz wam przeczytam, jakiego SMS-a dostaję. Bardzo byłem Bogu wdzięczny, bo On troszczy się o nas i słuchajcie, przeczytam wam, bo to dla mnie jest ważne. Ale odsunąć. A zaraz wam przeczytam. I to było takie dla mnie odkrywcze, tak wspaniałe. Było to związane z kilkoma rzeczami. Jedna rzecz to jest to, że zgubiłem obrączkę. Następnej takie było dużo rzeczy chodzi. Aha, zgubiłem ją dlaczego? Bo po prostu, bo przy pracy. Miałem tu spotkanie. Tutaj spotkanie było. Z tego spotkania musiałem bardzo szybko jechać, bo tam zostali pracownicy w Ludwikowie. I jeszcze jak zostawisz pracowników, którzy na wszystkim się znają. I to akurat miałem takiego jednego pracownika, pokazałem mu wszystko dokładnie, jak ma zrobić. I zrobił całkiem nie tak. I wiecie, i wziąłem... Wkleił styropian, wiecie, tak przykleił styropian, że puknąłem rękę, wpadł ten styropian do środka. No nieważne, ale nieistotne. Ja to szybko, wiecie, nie ściągnąłem obrączki. Jeśli na zegarkę pojechałem do pracy, żeby ich nie zostawić samych. I wiecie, i tym klejem tam klejem i potem poszedłem myć ręce. I po prostu ta łyczka spada i finito. I skończyło się. I wiecie, i normalnie mówię, no panie, no jeszcze to, już normalnie mam dość. I rano, zawsze czytam rano Boże Słowo. I chcę zacząć czytać Boże Słowo, przychodzi mi SMS. Janek Jędrzejczak z Kutna wysyła mi te SMS-y codziennie, bardzo jestem Bogu wdzięczny za niego, za jego służbę i za te SMS-y. I posłuchajcie. I takie słowo. Zdegustowane całkowicie. Jeszcze tak rozumiem, że małżonka się obrazi, bo nie ma obrączki. Nie, no nie obrazi, ale ja tak się śmieję. I tak miałem dość i tak. Błogosławiony niech będzie Pan. Teraz takie słowo. Codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg, zbawienie nasze. Wiecie, normalnie rozbroiło mnie to słowo. Powiem ci, taki uśmiech na całą Bóg. Ja mówię, Panie, jak ja ci dziękuję. Tak byłem po prostu zdegustowany, nawet nie chciało mi się nigdzie, nic nie chciało się. Mówię normalnie i mówię, ty, codziennie, i tak sobie zakreśliłem od razu, codziennie dźwiga ciężar nasze, Bóg, zbawienie nasze. Wiecie, mówię, Panie, jak ja ci dziękuję. To co mam za problemy? A, i od razu się przypomniał, gdzie obrączka jest. Bo od razu się przypomniał. Bo tam był taki, jak to się nazywa, taki brodzik był odwrócony i tam była w tym brodziku odwróconym woda, jak padał deszcz. Wiecie, była przykryta taka dziura. I tam w tym moje ręce, tylko tam moją w tym ręce. I pojechałem rano, przyjeżdżam tam, pierwsza rzecz, obrączka jest. I mówię, Panie, jak ja Ci dziękuję za Twoją ochronę. Zauważcie, czasem masz tak, że masz wszystkiego dość. Macie tak, czy nie? Mam wszystkiego dość. Ale Pan Bóg jest tak cudowny, Pan Bóg jest tak wspaniały, to Ci pośle SMS-a, to otworzysz Boże Słowo, zaczniesz czytać, to zaczniesz się modlić, Pan Bóg Ci daje, wow. Mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję, że ja Ciebie mam. Co bym zrobił, co by człowiek zrobił bez Boga, powiedzcie. Wielu ludzi bez Boga robi bardzo złe rzeczy. Jeśli są zdegustowani, to robią bardzo złe rzeczy. Ale my dzisiaj mówimy, tak mamy Boga i Bóg jest w stanie Cię pocieszyć, nawet z takiego dołka Cię wyciągnąć. Jest w stanie? Jest! I obrączka jest. Relacje z małżonką, dobra, ale... Były dobre oczywiście, ale tak dlatego się śmieję. Dlatego, moi kochani, wiem, komu zawierzyłem. Wzoruj się, moi kochani, Słowo Boże mówi, wzoruj się na zdrowej nauce. Dzisiaj jest to bardzo ważne, abyśmy... Jest mnóstwo informacji w internecie, na jakikolwiek chcecie temat. Wiecie, że Polacy w większości leczą się przez internet. Wiecie o tym? W większości leczą się przez internet.
Coś mnie kaszle, tak tego już cyk, internet. Powiem ci szczerze, 12 sposobów jesteś zdrowy, proszę cię. Tutaj 13 sposobów na to. I już, i bardzo fajnie. I potem dziwią się, że coś się dzieje nie tak. Mówimy tak, mam mojego lekarza i ja też się, muszę się przyznać, chciałem się złapać na taką jedną rzecz. Czytam w internecie, o, specjalna maść na żylaki. O, ty, no taki mi tu wychodzi żylak, nie wiem od czego, ale wychodzi. Spuścizna po mamie. I słuchajcie, i mówię, wiesz co, no tak kupi ten taki, to jest taki stary jak kupi, nie? Normalnie. Nie, nic nie sprawdziłem, nic nie, wiecie nic, tylko wiesz co, o, a moja małżonka, wiecie jak to wszystko zeszycik, jak to wszystko skrupulatnie, bardzo mi się to podoba i mówi, poczekaj, ja sobie to sprawdzę. No i sprawdziła, wiecie, i ja normalnie, czyta tam, słuchajcie, gdzieś dolewali mangi czy czegoś, bzdury jakoś rozsyłali, proszę cię, i to po takiej rewelacyjnej cenie 78 zł. Wiecie, i człowiek nie sprawdzi pewnej rzeczy, a coś potrzebujesz, czy to nie tak jest? No bo akurat na to potrzebuję, no wiecie, tak mi się, ale bym zmarował, powiem ci szczerze, tym całym, no jak to się nazywa, przyprawą magii, tym bym zmarował, i bym patrzył, co mi to rośnie. Może mi włosy zaczerpnąć, dlatego chwała Bogu, że mam tutaj rozsądek, ale również Bogu trzeba być wdzięczny za tych, którzy są wokół nas. Zauważcie, którzy mówią tak, poczekaj chwilę, zerknę na to, poczekaj, już nie zerknę, tylko o, to dla mnie jest potrzebne. Wiecie, tak, tak jest, ale nie dajmy się złapać, moi drodzy, na takie po prostu bzdury, bo to są faktycznie takie po prostu bzdury. Dlatego chwała Bogu, że mamy Ducha Świętego, ale również, gdy się my zapędzimy, to mamy wokół nas ludzi, którzy nas miłują i mówią, słuchaj, daj sobie spokój. Powolutku. Bo tam było bardzo wiele opinii, także ludzie chcieli, żeby im te pieniądze zwracali, bo tacy sobie jak ja, żeby kupili i potem chcieli, żeby im zwrócili, nie zwrócili im nic, także, a w ogóle takiej firmy nie było, tylko to była taka firma uduś, nie ma, sprzedaj, sprzedaj, nie ma. Także moi kochani, dlatego zauważcie, dlatego my chcemy wzorować się na zdrowej nauce. Zobaczcie, apostoł Paweł mówił takie bardzo mocne słowa w liście do Galacjan, wiecie, jak zawsze się tak jakoś przed tym słowem ustawiam tak wzdrygam się, można powiedzieć. Dobrze mówię, tak można powiedzieć, czy nie? Tak jakoś tak napawa mnie lękiem to słowo. Z listu do Galacjan, pierwszy rozdział od 6 do 8 mówi tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Zauważcie. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Którzy mówią, zbawiony raz na zawsze zbawiony. Diabelskie oszustwo. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przekręcony. Boże, uchowaj nas od tego, abyśmy głosili Ewangelię inną od tej, którą otrzymaliśmy. Wiecie, niech nas Pan Bóg uchroni, bo będziemy pod przekleństwem. A nie chcę być pod przekleństwem, dlatego, moi kochani, jak warto jest słuchać Ducha Świętego, jak warto jest czytać Boże Słowo, jak warto jest się tym Słowem napełniać, jak warto tym Słowem się dzielić, kochani, bo to wszystko jedno z siebie. Gdy czytasz to Boże Słowo, to tym Słowem się napełniasz, a gdy tym Słowem się napełniasz, to na pewno tym Słowem się dzielisz, moi drodzy. Zauważcie, gdy popatrzysz, gdy się spotykają komputerowcy, to oni są napełnieni wiadomościami o komputerach i oni o tych komputerach mogą mówić dniem i nocą. Zauważcie, wszystko wiedzą, czy to nie tak jest? Spotka się dwóch sportowców, to mówią na temat sportu, spotka się jeszcze ktoś tam inny, proszę ja cię. Zauważcie, a my, gdy się spotkamy, to Słowo Boże mówi, rozmawiajcie z sobą przez co? Psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie grają w sercach naszych panów. Ale, prawda? Ale. Także, moi kochani, Słowo dalej Boże mówi, żyj w wierze i w miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Hebrajczyków 11 rozdział mówi tak, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Powiem szczerze, spodziewam się życia wiecznego z Bogiem. Tego się spodziewam. I po prostu w to wierzę. Ale dopóki jestem na ziemi, chcę nieść tą Ewangelię i przekazywać ją innym. I moi drodzy, Słowo Boże mówi, abyśmy nie tylko to, co słyszeliśmy, co brat Johan mówił, żebyśmy głosili Ewangelię, ale również Boże Słowo mówi, abyśmy czynili uczniami.
prawie całą grupę na ten temat mieliśmy w piątek, na temat właśnie uczniostwa i bardzo cennych, wiele spostrzeżeń, którymi mogliśmy się dzielić. Moi drodzy, jak ważne jest czynić uczniami, jak ważne być samemu uczniem Jezusa Chrystusa, aby czynić innych uczniami, aby być tym rodzicem duchowym, który tak jak mówię, buduje innych, który daje siłę, daje przetrwanie, moi drodzy, gdy ktoś słabnie, gdy możesz podzielić się z nim tym cennym, kosztownym nasieniem, którym jest Boże Słowo. Dlatego jak ważne jest, również zauważcie, 2 do Koryntian, 13 rozdział, już wam przeczytam taki fragment, 2 do Koryntian 13, werset 5, i mówi nam doskonale: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba żeście próby nie przeszli. Doświadczajmy, moi kochani, i to doświadczenie jest prostym doświadczeniem każdego jednego dnia, czy trwam w Chrystusie. Czy wierzę dzisiaj Bogu i Jego Słowu? Czy gdy staje przede mną jakaś trudna sytuacja, w którą stronę kieruję mój wzrok? W którą stronę kieruję moje pragnienia? Czy moim pragnieniem jest pierwsze Bóg? Czy moim pragnieniem jest pierwsze Jego Słowo? Panie, tam chcę znaleźć odpowiedź. Czy znajdujemy w Bożym Słowie odpowiedzi na nasze trudności, na nasze problemy? Znajdujemy czy nie? Ja myślę, że tak. Wiecie, zauważcie, że Pan Bóg to tak uczyni, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, przez Ducha Świętego pokaże Ci takie słowo, które Cię poruszy i powiesz: Panie, dziękuję Ci, bo to było słowo dzisiaj dla mnie, bo ono dzisiaj było mi potrzebne. Ono jest jak lekarstwo dla nas. Gdy jesteśmy chorzy, to jest takim doskonałym, wspaniałym lekarstwem. Dlatego zachęta jest dla nas do tego, abyśmy, tak jak mówi Boże Słowo, doświadczali siebie. Czy wiemy, że o sobie, że Jezus Chrystus jest w nas? Żebyśmy doświadczali. Żebyśmy w to wierzyli i ufali. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Jeśli Pan powierzył Ci jakieś dzieło, wykonuj je wiernie. Wiecie, jak to jest ważne, gdy Pan Bóg rozdziela talenty i ma tu obdarowanych ludzi. Czy to prawda jest? Jest ktoś tu na tym miejscu, kto mówi, że nie ma talentu? Proszę, jest ktoś, czy nie ma? Nie. Ja myślę, że każdy ma talent. I moi drodzy, jak ważne jest, aby ten talent mógł być użyty. Jak ważne, żeby ten talent mógł być użyty. Mam talent, ale mogę ten talent co zrobić? Zakopać do ziemi i powiedzieć: posłuchajcie, tamci są lepsi, Irek jest lepszy ode mnie, tam co? To on ma 2 talenty, to ja mam 1, tylko to ja go zakopię. A może Ruta ma 5 talentów i co tam tego? A może Józek ma 10, to... Ale moi kochani, nie tak. Myślę, że każdy z nas ma ten talent i każdy z nas powinien ten talent użyć. I to jest wspaniałe. Mam ten talent, Panie, dziękuję Ci. Mam 1 nawet talent, chcę go użyć. A Pan Bóg mówi: będziesz miał 2, a może dam Ci jeszcze 3. Cóż powiedział o tych, który miał ten 1 talent i zakopał? Co powiedział? Zabierzcie ten talent od niego, a dajcie temu, który ma ile? 10. Dlatego, moi kochani, używajmy tych talentów, aby Królestwo Boże przez to mogło wzrastać. Wiecie o tym, że Królestwo Boże może wzrastać przez nas? Wiemy o tym, czy nie? Bo zauważcie, gdy my pomyślimy tak, no przecież Pan Jezus jest głową, oczywiście, ale my jesteśmy członkami, zasilającymi siebie nawzajem. Potrzebnym sobie nawzajem. Moi drodzy, i ono się rozrasta przez to, że zdrowo są odżywione członki. I one potem rosną i budują się tym Bożym wzrostem. Dlatego, moi kochani, dzisiaj zachęta do Ciebie i do mnie, abyśmy tak jak mówię, działali według Bożego postanowienia. Bóg powiedział: idźcie.
liczycie. Wiecie, tak pomyślałam kiedyś nad, i słyszałam takie stwierdzenie, tutaj nawet u nas w zborze mówił jeden człowiek o dziecku w supermarkecie. Bardzo mnie to zastanowiło, wiecie, bo to tak jest, zastanowiliśmy. Dziecko w supermarkecie małe zostawia rodziców i odchodzi. Wiecie, tam jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, wiecie, począwszy od nawet samochodów stojących gdzieś tam w korytarzu, po wszystkie rzeczy, no, zabawki, ubranie, jedzenie, wszystkiego jest mnóstwo pod dostatkiem i ono zostawia tych rodziców i odchodzi. I wydaje mu się, że da sobie radę. Małe dziecko wydaje mi się, że da sobie radę i ono po prostu chodzi po tym takie uradowane. Jeszcze idzie i patrzy, znajduje kolegę swojego. O, chodź ze mną, ty, słuchaj. To do naszej dyspozycji. I chodzą po tym sklepie bez rodziców. I moi drodzy, kończy się czas funkcjonowania sklepu. Rodziców nie ma. Moje tak uczy. A czemu? Serce mi za mocno bije. I posłuchajcie, i co się wtedy dzieje? No, widzę wszystko. Widzę wspaniałości w tym sklepie. Czy mogę je kupić? Nie mogę ich kupić, bo nie mam pieniędzy. Jestem zachwycony wszystkim wokoło i wydaje mi się, że to wszystko należy do mnie. Ale niestety nie ma tego, kto zapłaci. I bardzo często wydaje mi się, że w życiu ludzi, którzy kiedyś Bogu zaufali, jest podobnie. Zachwycają się wszystkim wokoło i wydaje się, świat należy do mnie. Mogę wszystko mieć. Ale przychodzi moment, w którym trzeba będzie za to zapłacić. I nie ma tego, który płaci. Moi kochani, nie ma tego, który zapłaci. I wiecie, gdy obserwuję to, to jak ważne jest dzisiaj nasze zaufanie, pełne zaufanie do Boga. Jak ważne jest dzisiaj nasze zaufanie, aby co? Boże, czy jest to Twoją wolą, abym miał taką, a nie inną postawę? Czy jest to Twoją wolą? Wiecie, świat będzie nas zachwycał różnymi rzeczami i chciał też Pana Jezusa zachwycić. Wiecie, diabeł chciał Pana Jezusa zachwycić tymi wszelkimi bogactwami, które są na tym świecie. I wiecie, i powiedział takie proste stwierdzenie. Dam Ci wszystko. Pokazał mu tą ziemię, na tej ziemi królestwa, na tej ziemi skarby, to wszystko takie cenne, tak, co takie cenne jest dla ludzi. Pokazał mu to wszystko i mówi tak, przecież tylko oddaj mi pokłon. Cóż to takiego jest trudnego? Tylko oddaj mi pokłon i to wszystko należy do Ciebie. Czy tak nie jest w dzisiejszym czasie? Tylko oddaj mi pokłon. Dostaniesz lepszą pracę. Dostaniesz środki na wszystko. Będziesz miał na wszystko. No i tak często łapiemy się na to. I my, Panie, dlaczego później są takie różnego rodzaju konsekwencje? Dlaczego? Bo Pan Bóg mówi, zaufaj mnie z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie polegaj na własnym rozumie. Jest to niby proste, ale z drugiej strony tyle jest pobudek, które nas pociąga w drugą stronę. Nie mówcie, że nie. Tyle jest rzeczy, które jest tak ciekawe, tak istotne, tak godne współowania, tyle rzeczy. A jaki ciężar trzeba mieć i nieść, żeby iść za Bogiem?
Ciągle głosi, ciągle modlicie, ciągle to, ciągle nie mieć czasu na nic, ciągle nie mieć czasu na odpoczynek, na nic nie mieć czasu. Tak apostoł Paweł miał. Na nic nie miał czasu. Ale na modlitwę miał czas. Na społeczność z Bogiem miał czas. Dlatego, moi kochani, dzisiaj Słowo Boże zachęca Ciebie i mnie, abyśmy wytrwali w wierze do końca. Bo przyjdą doświadczenia, jeszcze większe niż dzisiaj mamy. Przyjdą doświadczenia. Popatrzmy, gdy jest, mówimy i słyszymy o prześladowanym Kościele. Jak ciężko jest niektórym ludziom nawet gromadzić się. Wiecie, gdy pastor Mariusz Muszczyński był w Afganistanie i był na nabożeństwie w lesie. Było tam może 15 osób. Zapytali się go pierwsze tak. Czy nie boisz się umrzeć? Boję się, nie. To nie wiem, czy pójdziesz z nami. A my idziemy do lasu na nabożeństwo. Ale nie wiem, czy przeżyjemy. Jeśli nas ktoś złapie, wszystkich nas rozstrzelają. Wszystkich nas rozstrzelają. Czy wierzę o tym? I posłuchajcie, i poszedł na to nabożeństwo, weszli do jakiejś takiej jamy, jakiejś takiej dziury. 15 osób było na tym nabożeństwie, wiecie? Ale mówi, że przeżył tak potężne działanie Boga, tak niesamowite działanie Boga, bo posłuchajcie, to zapłata za to była śmierć. Jeśli ktokolwiek złapie, zginął. I zauważcie, poszli, przeżył niesamowity czas, niesamowite spotkania. Tak wiele ludzi dzisiaj spotyka się, kochani, gdzieś po domach, gdzieś po piwnicach. Spotykają się, bo chcą uwielbiać Boga. My dzisiaj mamy wolność, zauważcie, my dzisiaj mamy salę cieplutenką, ogrzaną, mamy wszystko naprawdę podane, wszystko jak na ręku. Słuchajcie, niektórzy ludzie muszą zdobywać, wiecie co? Ludzie jeszcze w dzisiejszym czasie, ludzie piszą Boże Słowo na kartkach, wiecie o tym? Ja pamiętam czas w Czechach, że ludzie nie mieli Biblii, które sam woziłem, ludzie tylko pisali na kartkach, mieli fragmenty Bożego Słowa i oni się radowali tym Słowem i zauważcie, dzisiaj popatrzmy, jaki mamy wspaniały czas, jak myśmy powinni Bogu dziękować, że żyjemy właśnie tutaj, że mamy całkowitą wolność. Moi kochani, my dzisiaj możemy swobodnie głosić Ewangelię i nikt za to Cię na ulicy nie zabije. Zauważcie. A co dzieje się na świecie? I ludzie Ci dalej głoszą. I giną ludzie. Wiecie, że najwięcej XX i XXI wiek to jest największe żniwo diabelskie, które zabił chrześcijan. Gdy mówimy, to mówimy o setkach tysięcy zabitych, wierzących ludzi dla Ewangelii, moi kochani. Czy znacie kogoś, kto w Polsce zginął, głosząc Ewangelię? Znacie kogoś takiego w tym czasie teraz? Dlatego zauważcie, jaki mamy przywilej. Jak to jest wspaniale, że możemy... A gdy taki czas przyjdzie, czy będziemy gotowi? Dlatego, moi kochani, dziś Słowo Boże mówi o wytrwaniu w wierze. Zachęca nas, abyśmy byli wytrwali, abyśmy pamiętali o tym, komu zawierzyliśmy. Abyśmy pamiętali, że mamy czynić Jego wolę i nie obawiać się, gdyż On powiedział, będę z wami aż do końca. Wiecie, gdy obserwuję, jak głosił Pan Jezus Ewangelię, i ostatnio dość dużo mówimy na temat służby dla ciała. Mówiliśmy, słyszeliście ostatnio? Służba dla ciała, służba dla ducha. Rzymian, już na koniec, Rzymian 8 rozdział. Chcemy przeczytać Rzymian 8 rozdział. Pamiętacie ten fragmenty, czy nie? Z 8 rozdziału, listu do Rzymian. Co również czytał brat Johan. 8 rozdział, listu do Rzymian, wersety 6-8. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się wolnym zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Moi kochani, Słowo Boże dziś jasno, jasno mówi. Pan Jezus mówił słowa też mocne. I ludzie odchodzili od Niego. Dlaczego? Przecież to był dawca życia. Dlaczego odchodzili ludzie od Pana Jezusa? Bo to była dla nich za twarda mowa.
Zauważcie, gdy Mojżesz poszedł na górę, to Aaron posłuchał głosu ludu i ulepił cielca. Zauważcie, Mojżesz poszedł, walczył, dał mu lud, a Aaron na dole, a dla świętego spokoju, ulepił cielca. Zobaczcie, apostoł Paweł głosił Ewangelię w Azji i moi drodzy odstąpili od niego. Odstąpili od niego. Dlaczego? Dlatego, że się wystraszyli. Bo oni nie tylko religii się wystraszyli, ale Żydzi przyszli i mówili, że on jest odstępcą, że on działa przeciwko Rzymowi. I oni w taki sposób właśnie zaatakowali i odstąpili od apostoła Pawła. Taki wielki sługa pański i odstąpili od niego. Bo nie słuchali Bożego głosu. Ale gdy słyszysz dziś Boży głos, to Słowo Boże mówi, nie zatwardzaj swojego serca. Gdy słyszysz dzisiaj Boży głos, a Bóg dzisiaj do nas mówił przez swoje słowo. On dzisiaj mówił do nas i zachęcał nas, abyśmy ufali, abyśmy również cierpieli dla Ewangelii. Nie tylko, tak jak moi drodzy, funkcjonowali sobie, żyli, ale też cierpieli. W jaki sposób? To jest też trudność, my często mówimy tak, jesteśmy obciążeni różnymi rzeczami, ale Pan Bóg mówi, idź i głoś. Idź i czyń uczniami. Zauważcie, to mówi sam Pan Bóg. I On do tego nas zachęca. I On do tego Ciebie i mnie uposaża, abyśmy szli i abyśmy z tego czerpali co? Radość. Panie, dziękuję Ci, że zostałem przez Ciebie uznany za godnego, bym mógł głosić Ewangelię. Apostołowie dostali lanie, baty dostali, 39 bez jednego i co? I wyszli i radowali się. Umiecie sobie wyobrazić, że dostajesz 39 batów takich, że Ci popękała skóra na tym, krew Ci się leje, rozumiesz? A oni wychodzą i są zadowoleni. Jesteśmy uznani za godnych Ewangelii. No ciekawy jestem, który z nas by tak to uczynił, jakby dostał dzisiaj takie baty. Ja tak tylko pytam, siebie też pytam, prawda? Kto by z nas był taki zadowolony ręką? Halleluja! Czy by tak było? Apostoł Paweł i Sylas byli w więzieniu. Pobici ciężko. I co zrobili? O północy zaczęli Boga śpiewem wielbić. Zaczęli Bogu oddawać chwałę. Boże, wiemy, że to, co robimy, nie podoba się diabłu. To, co robimy, nie podoba się przeciwnikowi i będziemy to robić na przekór jemu. Dostaniemy baty, dostaniemy, ale będziemy to czynić. Zauważcie, jaki wielki cud się stał. Bo zatrzęsła się ziemia. Zauważcie, gdy lud pański wielbi Boga i oddaje mu chwałę, to ziemia się zatrzęsła, to drzwi się otworzyły. Moi kochani, jak warto mieć tą odwagę. Bądźcie tak jak tu na samym początku czytałem, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości. Dał nam Bóg odwagę, abyśmy szli i nie bali się przeciwnika, który szczerze zęby. Nie bali się, jak Dawid nie przestraszył się Goliata, zauważcie, choć miał się czego przestraszyć, wszyscy się bali, a był jeden taki, który powiedział nie, idę w autorytecie i w mocy Ducha Świętego, w mocy Bożej idę, aby zwyciężyć przeciwnika, aby zwyciężyć tego, który lży Bogu. Moi drodzy, ile dzisiaj ludzi lży Bogu, ile ludzi dzisiaj mówi i jak mamy stać mi na stanowisku i sprzeciwiać się temu, powiedzieć, Panie, nie zgadzam się temu. Może będę uznany za heretyka, bo będziemy kiedyś uznawani za heretyków, którzy są skrajni, którzy nie idą na kompromis. Ale moi kochani, ale Bóg mówi, takich właśnie was miłuję, którzy nie idziecie na kompromis, ale jesteście stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Zawsze chętni, aby się z drugim modlić, zawsze chętni, aby nieść pomoc, zawsze chętni, aby ogłosić Boże Królestwo. Aby diabłu pokazać, żyjemy. Nie chowamy się po norach, nie uciekamy, ale mówimy jasno, Jezus jest moim Panem. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą. Jest ona bowiem mocą Bożą. Dlatego nie wstydzę się Ewangelii. Halleluja. Aż się dziecko obudziło. Halleluja.